Cześć, tutaj witam. Jestem trochę na spontanie, bo wróciłem do domu jakieś 5-10 minut temu i mogę jeszcze nie do końca ogarnąć się, to jak muszę sobie przypomnieć wszystkim, gdzie my skończyliśmy i co mieliśmy robić ostatnio. Generalnie to obwiniam to, że komunikacja miejska w Gdańsku odrobinę wysiadła. Bo z jakiegoś przeklętego powodu tak siedzę tutaj na przystanku i autobus mówi: ej, słuchaj, zniknę sobie ze składu. Cześć, cześć Sylwia. Curse of Bale było wczoraj? Tak, wczoraj miałem ten długi film z Eldena, gdzie ten? Gdzie zabiliśmy Bale'a, prawda? To nie było przez wczoraj. Czy mi się już nie mieszają? Kurde, mam tego Frenzy Planta i będę teraz ciągle zapominał, jak go używać, bo jestem przyzwyczajony do tego, do Pokémon Go, gdzie Frenzy Plant to po prostu silny atak jak tako, z dość niskim zużyciem energii, a tutaj muszę pamiętać, że on ma Recharge'a. To też nie, że użyjemy go jako ostatniego ataku w walce, to nie stanowi to problemu, ale... Czy ja mogę przestać pudłować przy każdej możliwej okazji? Moc pogadzi się na wcześniej 78 gier. I know that. Ja mam głównie tak, że pograłbym sobie w Elden Ringa. A tak po razem to pograłbym w Elden Ringa. A z trzeciej strony pograłbym w Elden Ringa. Big deal. Chodź tu, baby. Bez pytań, witam. Co masz na myśli mówiąc takie sobie, bo jak to zwykle ze mną bywa, straciłem wątek. Cześć, Pasko, witam. Pod The Resonance of Fate. Dużo słyszałem o tej grze, ale jednocześnie nie widziałem, jak ona wygląda w akcji. Ja w miejscu nic, albo nic. Babę z... A! Fate. Right. Okej, do tego się odnosisz. Już miałem, już rozumiem. Na Babę Isy ostatnio słyszałem dużo narzekania od kolegi Kaspera. Nie, i od kolegi Marcina. Another Metroid Remake sobie odpali. Nie jest to jakaś opcja. Na randomizerze. To nie jest opcja. Czemu ty sobie robisz? Ja zamiast Fate widziałem aż 15 minut. I rozumiem, że te 15 minut zachęciło cię do tego, żeby grać dalej. Sięgać ma 65% na zapisie. Wydaje mi się, że to bardziej kwestia, że robienie setki po prostu zajmuje odrobina, aniżeli że gra jest rzeczywiście jakoś bardzo długa. Nie przypomina sobie, żeby ten, żeby ikonoklasy samo w sobie były długie. Trochę za dobrze, żeby sobie usprawiedliwiać kolejne zwykłe przejście? Na, słuchaj, jestem ekspertem od przechodzenia gier po 12 razy. Oddałem mi się od combat system. To brzmi jak ja i pewna gra zaczynając się na X. Dragonera. Czy ja chcę Dragonite'a? Wyobraziłem sobie właśnie zajść w tych Pokemonach. Tak, Selding Thing, dokładnie tak. Zajść sobie w tych Pokemonach taki run, że używam tylko tych. Tylko pseudo-legendarek. Zastanawiam się, od której gry jest możliwe posiadanie pełnego partii z pseudo-legendarek. Trochę błądziłem w wieży, powiedział każdy podąd do wieży. Bo czekajcie, prawda legendarek. Pierwszy mamy Dragonite'a, drugie mamy Terenitara, trzeci mamy Salamensa Metagrossa, czwarty mamy Garchompa i tyle? Czy w czwartej coś jeszcze było z pseudo legendarek? Ła, chyba bardziej niż powinno. No ja pamiętam, że też dość mocno się męczyłem z tą zwierzą. I nie przepadałem za tym, jak tam się chodziło. Wiesz, czwartego nie było, jakie pseudo legendarki, nie jest pewnie nie było.
Nie mówcie mi, że była. Moja pamięć nie jest chyba aż taka zła. Moja część generacji ma po dwie pseudolegendarki, jak trzecia chociażby. Ale czwarta generalnie nie jest. Czy ja coś to wskrzeszę? Nie. Chyba, że to nie jest jako ten. To by musiało nie być jako przedmiot od leczenia. Więc chyba nie mam. 30 miejsc z urzędów wstają. Szanuję, doceniam. Cieszę się, że regularnie odwiedzasz. Kolejny Dragonair. Maspiący Haxor. Właśnie kojarzy mi się to, że Haxorus z jakiegoś przeklętego powodu nie jest pseudolegendarką. Że gdzieś ludzie na ten temat dyskutowali, ale jednocześnie nie jestem w stanie przytoczyć argumentu, dlaczego jest, nie jest. Musiałbym zerknąć. Jest, to, że coś jest smokiem, nie znaczy, że jest pseudolegendarką. Upgrade do Pokédexu, który absolutnie nic nam nie daje, doskonale. Nie spodziewałem się, że będę miał gdzieś pojmo... Ja dopiero co wróciłem z facetu i powiem szczerze, że w Gdańsku jest teraz bardzo przyjemnie. Pseudolegendy generalnie, z tego co pamiętam, się liczyły jako te Pokémony, które... Jak to szło, że one miały 600 w sumie base statów i 3 formy? Chyba tak. U mnie było tak, że jeden dzień było chłodno, jeden dzień było gorąco. I wczoraj akurat był ten dzień, że było gorąco, teraz 20-23. No u mnie właśnie jakoś się też dzisiaj tak całkiem chłodno. Wyszedłem sobie w bluzie bez podkoszulka, bo jestem zmuszony zakrywać ciało, jak wychodzę na spacery. Nie fajna rzecz osobiście, jeżeli ktoś by się mnie pytał, ale to leki, to leki. I ten jakoś ani nie zmarzłem, ani się nie wrzałem bardzo. Kolejny ktoś chce walczyć. Czemu nie? Nidorina to nie jest optymalny Pokémon dla Grawaila. Na pewno mnie nie zatruje, jak się atakiem pada. Nie zdąży mnie zatruć atakiem, jeżeli... Okej, nie zatruję się sam. Nie pamiętam, czy Nidorina nie ma... te ability, która atruje przy atakach kontaktowych, ale pewnie nie. Więc zdążę sobie zmienić na Barricana, który ma ziemne ataki. Co ja tak jak o tym myślę, to moje obecne party jest takie w miarę zbalansowane i mógłbym co najwyżej jakiegoś handsave'a zamienić jeszcze na coś. I musiałbym ewoluować tego. Kirillia. Bo Kirillia jest niedorzecznie słaba na ten etap gry. Niezależnie od poziomu. Dobra, co mam w kanale i w do zrobienia? Zamknięte? No dobrze, jak zamknięte to nigdzie nie idę. O nie, chłop ukradł odznakę przed nami. Najgorzej. Sivek, jak mogłeś ukraść odznakę? Rosas, to mi się nie podoba. Babla z Wikiem. Rosas był z Kikiem? Chcesz o tym porozmawiać? O kurwa, 10% incydent? Trochę nie ma 10% incydent. Widzicie, wystarczy wywoływać, żeby nie było 10% incydent. Dzięki Bogu. Ach. Jak szybko mogę przebiec do Eny Bossa, Jack, Peak? Którego bossa i z jakiego miejsca zaczynając?
inaczej, co chcesz osiągnąć, bo to też może stanowić problem. Od początku DLC do Bale'a. No to słuchaj, jest taki jeden duży problem z tym, co właśnie powiedziałeś. Inaczej. Jeżeli chcesz tylko wejść do Bale'a, i chcę usłyszeć kreację Bale, a to widzisz, tutaj zaczynają się schody. Bo żeby usłyszeć kreację Bale, musisz po drodze pobić smoki. I to jest niefajne. Jeżeli chcesz speedrunować. To Gekis tu lajko wejdzie. Bo generalnie musisz najpierw spotkać Aigona przy... Pillar... Co się nazywa? Pillar Cross? Waypoint jakoś tak. Potem musisz znaleźć jaskinię, która prowadzi do Jagged? Jagged? Chyba. W każdym razie do tej lokacji, gdzie on jest. Pierwszego smoka chyba nie musisz bić, ale głowy nie dam sobie usiąść za to. Na pewno musisz pobić te dwa smoki, które są potem. I wtedy Aigon tam będzie i dać i możliwe przywołania go do Bale'a. Tego Ancient Dragon, okay, tam jak nie trzeba pobić. A Kingler, dobra, dostajesz. Czy Kingler jest dużo bardziej podatny na Thunderę? Magmortar, o mój Boże. To się źle skończy. Bo ja wciąż nie mam nic dobrego na Magmortara i to jest problem. Jolteon, mordeczko moja. Z jednej strony jeszcze bym skinę pooglądał. No mimo, zawsze posłuchać streama po prostu wtedy, dopóki nie wejdziesz do areny. Jolteon. Za tym kryje się historia, czyli. Ten Electek wykluł się... Nie, on się nie wykluł. On się nie wykluł, tylko ja go dostałem od NPC-a, który normalnie daje Eevee'ego. Więc jak zobaczyłem, że to jest Electek zamiast Eevee'ego, to po prostu nie mogłem nie nazwać go... Pierdolę. Nie mogłem nazwać go Jolteon. Oho. Oh baby. Ale przynajmniej osłabi sobie staty. Ja w dodatku przeżyję. I mleko. I'm a cutie. To jedyne, co to znaczy? Chciałem się z nami z całym questem Aigona. Ja mam wrażenie, że pominęłem część questu Aigona, która jest związana z kapłanką, bo kapłankę znalazłem już absolutnie kurwa martwą. Aczkolwiek też nie wiem, na ile ona jest bezpośrednio powiązana z questem, więc to te. Chcecie mi mówić, że on przeżył matchota po jakichś trzech close combatach? Jakby to najlepsze współczesne... Ej, w sumie trochę tak. Ale jak o tym wspominasz i biorąc pod uwagę, że chłop intensywnie rzuca harpunami i przejść kosmokom. Pulsering... Nie powiedziałeś, że masz matchot in 7? Raz, ja to wszystko zmienia. Powinienem powiedzieć Matchot in 7! Pojebie mnie. Jak uda? Dajcie mi mleko. A nie, czekajcie, ja piję mleko i jedę. Ale że to mnie papuguje, że to jak gdzie kiedy? Swoją drogą, skoro już mowa o Elden Ringu. Zajmij w tym tygodniu nie ma streamów.
po pierwsze jest surowe mleko. Nie wiem, co miałeś na myśli, mówiąc surowe mleko, ale piję mleko bez żadnego dodatku. Doskonale. Jakoś nie czuję się, żeby robić sobie kawę, a musiałbym, jeżeli nie kawę, to z mleka tak naprawdę mógłbym sensownie chyba tylko mógłbym tylko kakao sobie zrobić. Zresztą samo mleko nie jest złe. Jedyny problem, jaki mam z samym mlekiem, to, że bardziej mi się chce pani pić. Więc tak. Żeby po prostu coś tam było do picia, to spoko, ale tak, żeby ugasić pragnienie, to zdecydowanie się nie daje, to mógłbym wypić 8 litrów mleka dziennie, mam wrażenie. A częściowo też problem jest tego typu, że jak rodzinka przejeżdża, to mieli ten, to chcieli mleko do kawy. I nie chciałem, żeby się spanowało, więc uznałem, że wezmę sobie wypiję. I dodaję się o tym elementu słoneczka. Powodzenia. Mam nadzieję, że to podejście będzie lepsze. Przy czym, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ten... nie zdziw się, jeżeli cwerki wciąż będą wysokie, bo to nie jest tak, że one są teraz nagle magicznie w 100% zbalansowane. On mnie zabije, jeżeli spróbuję skokowych zabić. Tak, tak. To będzie brało. O kurwa, to boli dużo bardziej niż myślałem. Mam wrażenie, że mogę być odmienia niedolewelowany na moją obecną lokację. Oho. No dobra, skończyła się zabawa. Myślałem, że będzie miał same psychiczne i fighting ataki. Jezus! On boli dużo bardziej niż myślałem, że będzie bolał. Czy to jest ten moment, kiedy idę gdzieś levelować? Wow, dominę... Come on! Tym hit rate'em. Jebać misy. Galaid będzie spać na kanapie. Nie wiem, ja zawsze bardziej odbierałem chyba Galaida jako jakiegoś krewnego, a nie ten, a nie małżeństwo. Jesus. Czy ja naprawdę jestem zmuszony, żeby iść podlevelować? Z jednej strony nie chcę, z drugiej strony boję się iść dalej do gyma. Czytałabym Monkes. Mam wrażenie, że w tym momencie właśnie bardzo intensywnie odbija się na mnie to, że ustawiłem wyższe poziomy. I wiedziałem, że prędzej czy później to się stanie, ale... Ale jednocześnie przecież Pokémony są zawsze za proste. Clueless. Pytanie do punktów. Jaki to jest typ właściwie? Bo na logikę są albo psychiki, albo fightingi. I nie jestem pewien w tym momencie. Znaczy, jaki jest u mnie obecnie psychic, ok. Tak, gram na randomizerze. Dobra, ten z maczem był przynajmniej trochę prostszy. Chyba też się z tym nabiło. A, na górę się wjeżdżało. Ej, ej, ej. Na górę albo na dół. Nie mam darków żadnych, jeżeli psychic, to tak naprawdę muszę głównie polegać na sekundary tapingach.
żeby coś wyszło, bądź coś nie wyszło. Ten antyplan też nie zabije, daj. Mógłby, ale nie musiałby. W tej chwili ten antyplan powinien zabić. Ała. To bolało bardziej niż myślałem. Zawiasty Hyper Beam! O Boże. Czy on w końcu po 10 latach ewoluuje? Yes! Setu nie zmieniaj, nie setu bądź setę. Wydaje mi się, że nie będę narzekał jakoś specjalnie. Poddaczę się za to, żeby nie wychodzić z dżemu. Idę taki dosłownie, nie mam pojęcia gdzie idę. Mam wrażenie, że bardzo szczęśliwie i losowo trafiam. Co się stało, Sylwio? Ta taka wysoka była? Najwyraźniej. Najwyraźniej mam te czwarte do typu, bo trafiam na takie, które Scepter może gnoić. Mime Junior... No dobra, może być Mime Junior. Czy prawie wystarczy, jak to dzieciak powinno? O, dzieci biczuje, o! To za okrutnik, paskudnik! Coś w tym jest. Trochę tej chyba zapomniałem się ogłosić na Discordzie, ale już... Hitem. Nie ukrywam, dzisiejszy stream jest mocno na spontanie przez to, jak wróciłem do domu. Kto pamięta, ten pamięta. Go! Gal... Och, kurwa, znowu? Ja mogę... nie jestem pewien, czy to jest zgodne z regulaminem. A kurwa, jestem szybszy? Piękny Doom Desire. Czemu ten Electrike jest szybszy od Galaida? Nie rozumiem. Czego się odnosi Shin? Czy mógłby znaleźć jakieś... zostać mi postacie, które nie umierają, ocierają się... Ha! It's just like me, for real, for real. Ale on cały czas ma myśli samobójcze. Did I start it? Ja gadam w postaci, że it's just like me for real. Na to okurwa. To jest dobrze. Postać się pił.
Ja ci mogę powiedzieć, to są nie tendencje masochistyczne. Ale gadki zwyczajnie przed ciebie pokonywane. Bronzor. O tak, moja ulubiona gra w ruletkę z bronzorami w genie czwartej. Zagrajmy w ruletkę. Który z ataków jest jego słabością? Fuck me. Chyba flamuję. Nienawidzę za to rodziny Bronzora, Bronzonga. One są w stylu Psychic z Levitatem albo z tą abilitką, która sprawia, że są odporne na ogień. Właśnie one mogą mieć jedno i drugie. I dlatego to, co mają, akurat jest losowe. A w tej genie jeszcze... ten... W tej genie jeszcze... nie były podatne na Ghostly Darki. Więc efektywnie musisz dosłownie losować, czy tapisz ich sobie, czy nie. Dlatego pytałem, zagrajmy w ruletkę. W sumie miałbym opcję, która by była tu całkiem dobra, czyli mógłbym pewnie po prostu tego. Mógłbym pewnie Night Slasha komuś dać, bo chyba miałem. A gra mi się nie zapisze. A on się tak by zapisywał. Czy ktokolwiek mnie w ogóle może nauczyć Night Slasha? Rajko. A nie jestem pewien, czy chcę go dawać jako Rajko. Bo to fizyczny atak. Atak to Bugbait. 60 powera, ech. Tak, to chyba nie masz takich dobrych opcji na psychiczne rzeczy. Stacy. Wygląda jak typowa Stacy. Czyż nie? O, topo. No dobrze. Zobaczmy. To wygląda jak hit tu. Albo po prostu Sceptal absolutnie nic nie zdaje. Pozwalasz się krytyk. Tego typu... Znaczy domyślam się, że i tak na samego hita był umarł, ale... chciałem powiedzieć, że tego typu kryty są właśnie potem tak tego nie lubią z loku. Nie, to nie był hit tu. Bo mnie jeszcze na Flame Wheela. Mr. Mai, może być. I to nie do końca może być, biorąc pod uwagę, że Blaziken jest po części fighting. Ale to jednocześnie będzie się niż Pokémon, teraz nie miałem wielkich możliwości. Claydol, kurwa, Sceptel by się przydał, co? Czy ja chcę go próbować skrzeszać, to mnie zastanawia. Spróbuję setami, może? Pewnie nie zajmie mu nawet jednej trzeciej, to? Zdjęło więcej niż myślałem. Laster też, Psycho Boost. Nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czy Psycho Boost mnie nie zabije. W tym momencie. Bo to ja miałem 40 bejt na powera. A Laster Pledge jest słabszy niż Psychic, więc pewnie umrę. Yep, dobrze kojarzyłem.
A to znaczy, że Blaviken może wejść i dokończyć te boty raczej. Podkreślenie słowa raczej. Może zawsze nie trafić i umrzeć od kolejnego Psycho Boosta. Miałem możliwość nie też się narażać tam, gdzie nie ma potrzeby. Na czyste sajfiki. Dobra, to co jest jeszcze zada? Pewnie mało. Dużo mniej niż bym chciał, ale jest dalej używany jest dysk. Kurwo. Już nawet ten jeden raz, kiedy pada i wszedł. Okej, okay, przynajmniej nie ma dwóch lambery. To to teraz taki to dla pełnego trolla. Na, nie zabijmy tego. Wiesz jak kolcisz im? Czy ty wiesz jak kolcisz, żeby to zrobić? Ale to kwestia, że ja ostatnio po prostu mam chętnie Weldenlinga i Weldenlinga, a poza tym Weldenlinga. Nie wiem, jest coś w RNG elementach, które aż tak mocno przesądzają, co mnie odrzuca mocno od gier czasami. Nie zawsze, ale czasami tak. A w Pokémonach mam wrażenie, że w tej genie akurat na tych streamach dzieje mi się to zaskakująco często. Znaczy domyślam się, że Furicon nie jest tutaj RNG, tak, ale mówię tak ogólnie. Jakieś miejsce, nie miejsce tego typu rzeczy. M91 Constrict, oj tak, tak, potężny Constrict. Dosłownie dlaczego? Dlaczego miałbym chcieć używać Constricta? Żartem co do Elden Ringa, to się zastanawiałem, czy rzeczywiście nie wchodzić w grafik Trevikowi. I w tych jego terminach, w tym tygodniu nie trenować, to on mówi, że nie będzie trenował. Ale jednocześnie wydaje mi się, że mam za mało gry, żeby zostało. I before sobotę przejście DL z jakimiś różnymi buildami i tyle. Względnie starczy mi czasu, będę próbował pobić ostatniego bossa bez summonów. Raczej musimy popłynąć na wysepkę i ogarnąć się HM-a. Hello. Dodot. Właśnie chciałem pytać, gdzie moje turbołudeczki. Czy to się nie dostawało jakiegoś realu, czegoś w oryginalnych pokach? Bo coś mi tak świta. Łódeczki, oh no. Metronom. Hello. Cześć lady. Ok, dostaliśmy HM04. Czy ja chcę z nim iść? To nie narzekałem tylko na to, że mam za niski poziom, więc pewnie wypadałoby. Tylko jednocześnie boję się, że się pogubię w tej jaskini.
drugiej strony może wpadnę na jakiegoś fajnego Pokemona. Tym Firebomb zdecydowanie jest. Albo na miejsce bardzo oczywiście, że nie, Elmo. Okej, okay, rozumiem. Mam tu nie iść. Jolteon. Zaleź mnie. Do Kanalej. Tak powiedziałem, to dokładnie to co chciałem. Proszę nie kwestionować. No co tam siwa, chcesz mi mądrego pokazać? Widzę, że profesor na pewno tu jest. Hello. Studiuję ewolucję i wielkie tajemnice, jada. Czemu niektóre Pokémony ewoluują, czemu nie, jada. Czemu legendarne Pokémony ewoluują, jada. W trzech idziach są trzy Pokémony, musimy je znaleźć. Silver to Acuity. A my do Lake Valor. Doom. Nieładny wybuch. Oby taki jak najmniej. Fabuła w moich Pokemonach? Okej, czyli musimy lecieć do Lake Valor? Gaję w Duma w moich Pokach. Czy można grać się w Duma na Pokemonach? Pewnie jakiś szaniec byłby w stanie to zrobić. To jest takie, na czym można zagrać w Duma? Yes. Wielki wybuch w jeziorze Valor. Tak, poradzimy sobie, wszystko będzie ok. Proszę mną nie przejmować. Lake Valor to było to chyba. Yep. Z Pastory będzie szybciej czy z Firestone? Jest taki mod Duma, że można łapać Pokémony jak Poki. Czas na mod drugą stronę. Że biegasz Dungaem i zabijasz Pokémony, znasz co? Ja bym nigdy chrześcijanie zabił i nie zasugerował. Wchodziło, pomijając to, że ewidentnie mam jeszcze tyle z tej nie walczyłem. Ale kiedy się wchodziło do Lake Valor? Widziałem, czy ten, że są na takich poziomach. Oh no! Skadu, ale to jest to najgłupsza nazwa ever. Ogólnie to używanie słowa skadu jest bardzo kwestionowalne, jak dla mnie. Małe w tej grze jeszcze był Steel. Jeżeli dobrze pamiętam. Duma na patelne. Jopi. Czemu dostałem właśnie jakieś 5 zdjęć od Matuli? Boję się. To nigdy nie kończy się dobrze. Rozumiem. Rozumiem. Tak naprawdę to nie rozumiem, ale będę mówił, że wszystko rozumiem, że było ok.
jeżeli nie umrze na Firepuncha, tego spróbuję złapać. O, chyba nie umrze. O, na moment. Bo to chwilę potrwa też czuję. Okej, nieważne. Ciekawe, co myślę, ten mod jest tak skonstruowany, że dałoby się wszystkie 493 złapać? Czy raczej niekoniecznie? Domyślam się, że nie, ale... Zawsze mnie to ciekawiło, Domina. Czy takie mody mają jakoś trochę zagwarantowane, żeby się dało na przykład złapać? Tylko, doskonale. Gdzie było to? To jest Valor Lake Ground. Sherim. Nie z naszego Foga swoją drogą, bo się absolutnie chujowo łapie. A to ja miałem na hita. Okej. Może i tak być. Demo, tak. Tak zwane. Dobra, co tam wiecie, co się dzieje? O nie, Magikarpiu, nie. Biedne Magikarpie. I jeszcze chłopy chcą ze mną walczyć, pomimo tego, że tu biedne Magikarpie cierpią. Dosłowni bogowie chcą z nami walczyć. O bogowie, walka. To prawie jak w drugiej generacji, kiedy dano Słopoki i obcinano im ogony. Bogowie, czy to Mesmer? Luna zobaczyła, że to nie Mesmer i wychodzi. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, już włączam tego Elden Ringa. Tak naprawdę to nie. Pokemony jeszcze mnie nie stosowały na tyle. Zresztą dzisiaj wydaje mi się, że będę miał krótszego streama, bo nie powiem, że czuł się jakoś bardzo wybitnie. Już to na górze coś jeszcze jest. Na górze coś jest, na dole coś jest, wszędzie coś jest. Na pewno nie będzie to taki stream jak wczorajszy Elden Ringowy, to mogę powiedzieć na 100%. Life? O Jezu, ten nie tutaj był potężny. Dużo potężniejszy niż myślałem. Trafiłem do Dao Base, chyba ze śmierci w okolicach. Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Call of Mind. Ha. Biorąc pod uwagę, jaki mam moveset tutaj, to jest to takie dobre, prawda? Już nawet nie pamiętam. Czy z Raupace się nie szło do...
jednego Simendesowej bossa przypadkiem. Ale to głowę sobie już nie dam. Czy nie gadam głupot teraz? Mam Junior. Obażam, że te tony ma. Dopiero zauważyłem. Jeszcze jeden HP, 37 poziom, to absolutnie jest zabawniejsze gówno, jakie dzisiaj zobaczyłem. Zdałem się bardziej kino opiewać tego wąskiego subtyla. Nie jestem w stanie to zrozumieć. Znowu ten wąb, jeszcze ja nie wiem. Tamy dzieciaki. Bąk. Chyba nie powinienem z nim gadać tak szybko. Zwłaszcza, że mamy jako pierwszego Fetfaila, który ma mało HP i jest podejrzewany. Jak to działa dobrze na duchy. Bo nie wydaje mi się. A to na szczęście jest już nie mój problem. Skorupki. Tylko pamiętaj, że ktoś zaraz Doom Desire oberwie. Skorupki to jest poison chyba. Jakaś nazwa abilitka roślinnych starterów. Overgrow? Ktokolwiek teraz tutaj wystawia na obrwie z Doom Desire. Albo po prostu umrze od ataku przeciwnika. A bardzo dobry. Żegnaj Sylwii. Taurus. To interesujące. Ale czuję, że nie trafię. Czym są te obrażenia? I Politot idealnie, chodź tam, Dio. Masz jedną robotę, Dio. Nawet tej jednej roboty nie potrafisz dobrze zrobić, Dio. Czemu ten Politoad żyje? No, ja myślę. Tutaj był wcześniej jakiś Pokémon, którego już nie ma. To gdzie oni teraz są? Żebym był przy którymś z pozostałych jezior.
Mogę teoretycznie iść do Snowpoint. I to chyba zrobię. Tylko się wyleczę najpierw. Najpierwej. W sumie, czy mój wspaniały niewolnik do HM-ów może używać Sancta, czy nie? A jak nie, to będę musiał coś lepszego wymyśleć. Mam się nadzieję, że będzie mógł. Ekspera, bo Milotic może potrzebować panych ruchów. To jest tylko jakiś itemek, ale i tak. To i tak muszę używać tanka, to czemu nie? Zobaczmy. HM4. No widzicie, mój niewolnik może się nauczyć czwartego HM-a. Tylko czekam, aż ktoś będzie kwestionował to, co mówię, bo wyzwane z kontekstu. O, mój własny niewolnik. Ale żałuję, że tutaj nie powinienem po prostu z niczym walczyć. I byłoby zdecydowanie łatwiej. A jak do tego dodamy ten counter, to już wolno. Zwłaszcza, że to nie są nawet jakieś silne Pokémony albo takie, które by mnie interesowały. Czyli Discharge, idealnie pasujące do siebie. Edu. Jakiś strasznie zaziewany dzisiaj jestem. Omijam to, że pogoda się mocno zmienia. To jest nie dzień. Jutro będzie lepiej, przysięgam. Encounter rate! Odzwyczaiłem się trochę, szczerze mówiąc, od gier, które mają random encountery takie czysto. Bo grając takie SMTP, na przykład tam encountery właśnie zawsze widzimy. Nie są z tych punkcików, które są na mapie. A tak samo jak dużo grałem w Tailsy, to tam też przeciwnicy są na mapie. A nie jak będą encountery. Więc takich tutaj na przykład to też wolałbym chyba, żeby ten... Żeby... Jezu. Żeby to były widzialne... Poteczki. Zwłaszcza, że chyba niczym tak naprawdę jak przynajmniej też, żeby walczyć. Mega. Strzej mnie coś teraz z tym encounter rate'em.
bo ja teraz jestem nie tu, gdzie chciałem być. Jestem po złej stronie góry, prawda? Tak, jestem... Przejechalne po prawo. Spróbuję wrócić się nad jeziorko, zobaczę, czy tam coś się dzieje. Jednocześnie nie spodziewałem się, ale zerknąć nie zaszkodzi. Ability. Hello. Musiałem pomóc dom. Oh no, not the double encounters. Będzie double encounters w sumie. Tam daj też będą. Czy można je rozbić walcząc z kolejnym Galactic Memberem nas? Więc jakby nie będę zależało, żeby nie być podwójnie walk, to się da. O bogowie. Jaki przyczyna parze się mieści, tylko że nuda. Sumie. No i plażą przynajmniej teoretycznie można pochodzić w zimę. To nie jest tak, że trzeba, nie wiem, się opalać, czy skakiwać do morza, czy cokolwiek. Ja na przykład często jak rodzinka przyjeżdża do mnie jakoś na przykład na jesień, czy na zimę, to ten... To z nim jadę, żeby się po prostu przejść brzegiem. Zimą też można skoczyć do wody, tylko trzeba być morsem. Nie trzeba być morsem. Nie byłem młody i głupi, czyli niewiele się zmieniło. To skoczyłem do Morza Północnego na wiosnę. I to ja jakoś taką w miarę wczesną wiosnę. Jak byliśmy na wycieczce kasowej. Powiedzmy, że nauczyciele nie byli z tego powodu specjalnie zadowoleni. To bardzo delikatne określenie. No ja byłem w kilku krajach, teraz jak o tym myślę, przy... Już dawno byłem ostatni raz tak za granicą tak naprawdę. A latem byłem w Liverpoolu, albo latem to nie kojarzę. Przemdobał, cokolwiek. Wcześniej jeszcze do jakichś tam czasów gimnazjalno-literalnych dużo jeździłem. Czy to jakieś... powiedziałem, byliśmy w Belgii, w Anglii byliśmy, w Wilnie byliśmy, w Kopenhadze byliśmy. Jak się tego nazywało? Ale to mówię, właśnie jako takie wycieczki kasowe bardziej niż cokolwiek innego. Tak, żeby samemu chcieć jechać, zwiedzać, to już dawno, a nigdzie nie byłem. Dłużej miał potężne Pokemony. Się chybi tam, bo wychowawcze nikt nie potrafi ogarniać, ojej. Poczuję. Zwłaszcza jeżeli chcieliście rzeczywiście gdzieś pojechać. Zresztą mam wrażenie, że takie wycieczki zagraniczne nie były aż takie częste, nawet w innych liceach, tak jak kojarzę.
że tam raz na ich czas jakieś były, ale za moich czasów przynajmniej większości ludzi mam wrażenie, że nie było na to jakoś bardzo stać. Wiadomo, nie mówimy to o prywatnych szkołach czy coś, tylko o publicznych. Przynajmniej raz roku na wycieczki pojechać, ale nie, raz trzeba było stać się w szkole. U nas wydaje mi się, że wycieczki też były raz do roku, gdzieś tam przełom kwietnia, maja zazwyczaj. I to niezależnie od tego, czy właśnie jakieś takie polskie, czy zagraniczne. O, odpalone. Tylu wtedy. Nie umrzesz z septailu, chyba że ma jakiś mniejszy stojący atak. Teraz będzie do zabicia bez spotków, jeżeli dobrze myślę. Yep. Przez to się bałem, że potek jakiś wejdzie, taki wtedy ten Fullister. Dlatego tym razem nic nie mówiłem. Don Fan. Nie byłem dobrego Pokemona, ale jednocześnie nie dobre HP na niego. A jolo. Będę szybszy. I na pewno go tym zabiję. Oraz inne kłamstwa. Ale zabij, zabijem. No, Scepter mi umrze, bo nie będzie mógł wykonać akcji. A to... A nie, ja się mogę zmienić po tym. Ja myślałem, że po hyperbeamowych atak nie można się zmieniać. Tylko lepiej. Sylwii przy okazji dostanie pełnego ekspa. Explode. Łatwo. O nie, zrób mi eksploda. To rzadko jest, słyszałem niepokojąco często względem tego konkretnego Pokemona. Okej, czyli stąd Pokemony też wyciągnęli, doskonale. I mają najwyraźniej wszystkie. Czy z Siwakiem wszystko ok? To jest bardzo dobre pytanie. Klan będzie najszybciej do tego. Zastanawiam się, kiedy jest najszybciej tak naprawdę i dlaczego. Chyba stąd mimo wszystko będzie jakoś Celestic albo... z Wejestą się nazywało. Nie, najmocniej przepraszam was, ale padam dzisiaj na twarz. Myślałem, że będę nieco bardziej przytomny, ale trochę usypiam. I ten generalnie nie czuję się jakoś dzisiaj bardzo wybitnie, więc sobie skończę na dzisiaj. Nie wykluczam, że jakoś tygodniu będę wskakiwał w terminy sewikowe, ale to będzie pewnie bardzo spontanicznie i dawane znać praktycznie, jak stream będzie ogłaszany. Dzięki za follow, Icemana. Akurat to w kiepski moment, bo będę kończył stomek. Także dzięki za przybycie i trzymaj się po. Cześć.